Drodzy rodzice, parlamentarzyści, samorządowcy, pedagodzy, nauczyciele, opiekunowie, idole, dorośli. Piszemy, aby prosić Was o pomoc, wsparcie i zrozumienie. Pochodzimy z różnych miast, chodzimy do różnych szkół, ale łączy nas idea. Spotkaliśmy się, bo chcemy naszą i Waszą uwagę zwrócić na problemy, które dotyczą nas wszystkich. Szczególną uwagę chcieliśmy zwrócić na fakt, iż w wielu polskich domach przemoc jest tematem tabu, rzeczą zamiataną pod dywan. Przemoc to nie tylko cios, który pozostawia piętno na ciele. To także słowo, które pozostaje rysą na szkle. Nasz krzyk jest niemy. Słuchaj. Patrz. Nie odwracaj wzroku. Podnosimy kurtynę milczenia. Odkrywamy najskrytsze tajemnice rodzinne, w tym również problem alkoholizmu. Jeżeli część ciała jest chora, cierpi cały organizm. Tak samo dzieje się, gdy któryś z członków rodziny nadużywa alkoholu. Cierpią wszyscy, bez wyjątku. Sprzedawco, za każdym razem, gdy sprzedajesz alkohol osobie nieletniej, przyczyniasz się do rodzinnej tragedii. Pomóżcie nam to przezwyciężyć. Często jedna zapałka wystarczy, by spalić do cna cały ekosystem. Jedna tabletka, jeden joint spali wszystko, co rosło razem z tobą od narodzin. Tylko jeden skręt wystarczy, aby zboczyć z właściwej ścieżki. Pierwsza przygoda z marihuaną staje się inicjatorem dalszego eksperymentowania z menu narkotycznym. Świadomie niebezpieczeństwa i wszelkich zagrożeń, obalając wszelkie mity, zwracamy się do wszystkich polityków, artystów i innych osób publicznych będących za legalizacją konopi indyjskich. Mówimy stanowcze nie dla legalizacji. Młodzi ludzie błądzą. Apelujemy. Wskażcie nam drogę. Uzależnienie to nie tylko używki. Często rutyna może stać się tak zwanym uzależnieniem behawioralnym. Zdobycze technologiczne, takie jak komputer, smartfon czy internet, w znacznej mierze ułatwiły pewne aspekty naszego życia. Niestety, dzieło przerosło swojego mistrza. I stało się zagrożeniem. Współczesny świat nastawił się na bezmyślną konsumpcję, a ocena rzeczywistości zachodzi przez pryzmat świata wirtualnego. Nie sztuką jest podjąć dyskusję lub skrytykować drugą osobę z pozycji zacisza domowego, gdzie mamy swój azyl i czujemy się pozornie anonimowi. Często media ukazywane są jako alternatywa rzeczywistości, która zawiera gotowy zestaw poglądów. Drodzy rodzice, nowa konsola nie przytuli mnie. Nie przytuli mnie wtedy, kiedy będę tego potrzebował. Dorośli, pokażcie nam, jak pracować, uczyć się i żyć, by zachować zdrowy rozsądek. Chcielibyśmy jeszcze dodać i obalić pewien stereotyp, że papieros jest zdrowszą alternatywą tradycyjnych papierosów. W tym miejscu ośmielamy się prosić o stosowne kroki wychodzące naprzeciw temu problemowi. Uważamy, że odpowiednia kampania społeczna, w tym stała edukacja publiczna, uświadomi młodzież i dorosłych o szkodliwości papierosów. Prosimy również o prawne uregulowanie sprzedaży i użytkowania tych wyrobów. Chwila zapomnienia, przyjemności, a następnie odpowiedzialność na całe życie.
nieplanowane macierzyństwo, choroby weneryczne, zakażenie wirusem HIV, co w konsekwencji może doprowadzić do choroby AIDS. Nauczcie nas kontroli. Tutaj dochodzimy do punktu kulminacyjnego. Ukazujemy cię przyczynowo-skutkowy. Alkohol, narkotyki, dopalacze czy inne używki wywołują często ryzykowne zachowania. Powstaje efekt domina. Skutki pewnych działań powodują następne, jeszcze poważniejsze konsekwencje. Bierną postawą budujemy mur i stawiamy baszty między nami. Prosimy, zabierzcie jedną z cegieł i zbóżmy wspólnie mur. Mur, który nas dzieli. Prowadźcie nas za ręce. Rozmawiajcie bez oceny i krytyki. Tolerancja to nie znaczy akceptacja. Bliżej siebie to dalej od zachowań ryzykownych i ryzykanckich. Maszerujcie. Maszerujcie przez życie razem z nami. Kiedyś uczyliście nas wiązać buty i jak bezpiecznie przejść przez ulicę. W rodzicielskim uścisku przeprowadzaliście nas na drugi brzeg. Mimo tego, że jesteśmy już prawie pełnoletni, nadal nie jesteśmy dorośli. Apelujemy. Pomóżcie nam. Z wyrazami szacunku słuchacze 17. Regionalnej Edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie.